13 grudnia 1936 roku pilot doświadczalny Jerzy Widawski zasiadł po raz pierwszy za sterami samolotu bombowego Łoś. Pilot startował z lotniska Okęcie i wykonał przelot nad Warszawą. Prace nad projektem polskiego bombowca rozpoczęli 2 lata wcześniej Jerzy Dąbrowski oraz Piotr Kubicki. Dzieło polskich inżynierów zyskało uznanie środowiska międzynarodowego. Podczas wystaw zorganizowanych w Belgradzie i Paryżu zachwycił on publiczność. Do dziś nie zachował się żaden egzemplarz bombowca. Fragmenty znajdują się w Łasku oraz w krakowskim Muzeum Lotnictwa. Podjęto próbę rekonstrukcji w skali 1:1 przedwojennego bombowca PZL-37 Łódź. Efektem była otwarta prezentacja tego samolotu, która odbyła się 30 września 2012 roku w Mielcu.